Witajcie kochani. Dzisiaj jest wyjątkowe zgromadzenie. Pewnie o tym nie wiecie, ale zaraz się dowiecie. Przyczyna jest jedna, a tak naprawdę wiele. Pytano mnie dzisiaj, czy będzie szkółka. Szkółki takiej typowej nie będzie, ale będzie szkółka. Teraz będzie szkółka. Słuchajcie, zaczynamy rok szkolny i chcielibyśmy dzisiaj zrobić krótkie wprowadzenie. I tak myślałem, żeby przygotować jakieś słowo dla tych najmłodszych, dla troszeczkę starszych, dla młodzieży, ale powiem wam, że wyszło i dla rodziców, dla wujków, dla cioć, babć, dziadków, czyli tak naprawdę musimy wszyscy uważnie słuchać. Słuchajcie, dzieciaki, jak to dzieciaki, potrafią hałasować, nam dorosłym to często przeszkadza, bo my już jesteśmy tacy dorośli, tacy poważni i tacy skoncentrowani i takimi poważnymi rzeczami się zajmujemy i nam tylko przeszkadzają. I Panu Jezusowi tak przeszkadzały, i Pan Jezus kazał mi sobie iść, nie przeszkadzać. Tak było? Nie. Ale uczniowie co chcieli zrobić? No pomóc, tak? Pan Jezus nauczał, ważne rzeczy przekazywał, uzdrawiał, pomagał ludziom, był zmęczony, musiał się skupić, a oni tu z dzieciakami przychodzą, no niepoważne, nie? I my często łapie się na tym, że tak samo nam dzieci przeszkadzają. I też najchętniej byśmy ich uciszyli, a najlepiej zrobili gdzieś tam obok salę, najlepiej tak trzy piętra nad nami wyciszoną, żeby się bawiły, nam nie przeszkadzały. Ale powiem wam jedną rzecz, co Pan Jezus powiedział. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić. Do kogo? Do mnie. Do zboru? Do mnie. I jeżeli myślimy, że naszym zadaniem jest przyprowadzić dziecko do zboru, na szkółkę, na młodzieżowe, to jesteście w grubym błędzie. Waszym zadaniem jako rodziców, wujków, cioć, babci, dziadków, czyli każdego z nas, jest pokazywanie Pana Jezusa w swoim życiu, w Słowie, i to nie odbywa się tylko w niedzielę. Musimy mieć świadomość, że tak samo jak Pan Jezus chce widzieć nas, chce mieć z nami społeczność, tak samo chce mieć społeczność z dziećmi, z młodzieżą, i my ponosimy za to też odpowiedzialność, żeby im to umożliwić, a przypadkiem nie przeszkadzać. Wiecie, nieraz słyszałem komentarze, jak dzieci przeszkadzają, hałasują, są niegrzeczne. Pamiętacie, nawet w świecie jest takie fajne przysłowie, że zapomniał wół, jak dziecięciem był. Czy tam cielęciem, tak? I my często zapominamy, jacy sami mali byliśmy. Ja na szczęście mam takich wujków i ciocie, którzy bardzo dobrze pamiętają, jakim ja byłem, jak byłem w wieku moich dzieci. I mi często o tym przypominają i bardzo dobrze, bo nie byłem od nich lepszy. I tak samo się często zachowywałem i często niestety przeszkadzałem. Ale powiem wam, że dla mnie bardzo cenne do dzisiaj było i jest to, że mogłem być wśród ludzi, którzy żyli Bogiem. Dzięki temu, już jako dziecko, ja nigdy nie miałem problemu, żeby się zastanawiać, czy Pan Bóg istnieje. Ja wiedziałem, że jestem grzeszny, potrzebuję zbawienia, potrzebuję ratunku. Tu różne problemy były na tej drodze, to jest normalne. Ale nigdy nie miałem problemu, że Pan Bóg istnieje. Bo znałem i widziałem życie ludzi, którzy żyli z Bogiem. Nie mówili o Bogu, ale oni naprawdę Nim żyli. Oni nie byli religijni, ale oni bez Boga nie chcieli i nie potrafili funkcjonować. I dzięki temu dla mnie normalną rzeczą było to, że ja też tego pragnąłem. Nie wiedziałem jeszcze, jak to osiągnąć, jak do tego dojść, ale miałem to pragnienie w sercu od dziecka, żeby kierować się do Boga. Miałem to pragnienie, wiecie, dzieci czasami nam się wydaje, że proszą Pana Boga takie dziwne rzeczy. O to, żeby w szkole im pomógł. Ja pamiętam, na rybach byłem, nieraz prosiłem, że Pan Bóg pozwoli mi ryby złapać. No wiecie, takie śmieszne rzeczy, nie? Ale w ten sposób się buduje wiarę. Że ten Pan Bóg słyszy mnie, chce mnie słyszeć, chce mnie i odpowiada. Dlatego ja nigdy z tym nie miałem problemu. I to też w dużej mierze od nas będzie zależne, czy dzieci, które tutaj są w społeczności, czy młodzież, która jest w społeczności, zobaczy wśród nas Pana Boga, czy powie, fajna organizacja, fajnie mają to wszystko poukładane, mili ludzie i to by było tyle. Nic więcej. A poza tym to się nie różni niczym od tych ludzi, którzy żyją na zewnątrz. Jeżeli tak będzie, to będzie największa nasza porażka. I ogromna odpowiedzialność przed Bogiem.
Wiecie, my często myślimy o tym i skupiamy się nad tym, jak ewangelizować ludzi wokół nas. Ale ja uważam, że zawsze zaczyna się od siebie i od własnego domu. Później patrzy się w społeczności, a później kolejnym krokiem jest wyjść dalej. Ja nie mówię, że ewangelizowanie jest złe, niepotrzebne, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Jest to bardzo konieczne i bardzo potrzebne. Ale jeżeli, zobaczcie, nawet wśród starszych jest powiedziane, żeby starszym być, to najpierw niech będzie miał poukładany dom. Bo jak nie ma poukładanego domu, to jak może społecznością zarządzać? I tak samo, jeżeli chcemy iść pokazywać innym Boga, to zobaczmy, czy w nas ten Bóg jest widoczny. Jeżeli będzie widoczny, to zobaczycie, że ewangelizowanie będzie wychodziło bardzo naturalnie. Że ludzie będą nas pytali, mówili, słuchaj, jak to wygląda? Dlaczego tak jest, nie inaczej? Skąd ty czerpiesz tą radość? Skąd ty masz tak, że zachowujesz się tak, nie inaczej? To jest dziwne, nienaturalne. I wtedy możemy mówić o Panu Bogu. I to bardzo normalnie wychodzi ewangelizacja. Ci ludzie widzą, że to jest nie tylko mowa, ale są i czyny. I zaczynają pragnąć. Ja też tak chcę. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy parę słów sobie powiedzieli odnośnie takich ważnych rzeczy, ale jednocześnie podstaw, żeby dzisiejsza nasza i młodzież, i dzieciaki mogły sobie jeszcze raz przypomnieć. Zakładam, że to wszystko znacie. Zakładam, że my dorośli też to wszystko znamy. Ale Pan Jezus wielokrotnie, Jego apostołowie powtarzali uczniom to samo, mówili, jest wam to potrzebne. I faktycznie, gdyby tak nie było, to byśmy raz przeczytali Biblię i byśmy wszystko wiedzieli i byśmy nie potrzebowali wracać do niej. Dlaczego chętnie wracamy? Czemu chętnie ją czytamy? Bo jest nam to potrzebne. Bo taka jest natura nasza ludzka, że często zapominamy o takich rzeczach. Zobaczcie, czasami o czymś rozmawiamy i spotykamy się z kimś za jakiś czas i ktoś mówi, pamiętasz? A my oczy wielkie robimy. Nie pamiętam. Dlatego Pan Bóg dał nam tę możliwość, żebyśmy wracali do pewnych rzeczy i sobie przypominali. Przypomnijmy sobie podstawy, a później chciałbym, żebyśmy bardzo pokrótce przypomnieli sobie cztery postacie biblijne, które miały wiele wspólnego, bo już jako młodzi ludzie poszli za Bogiem, ale jednocześnie bardzo się różnili i mieli różne trudności na swoim życiu. I myślę, że każdy z nas, w każdej z tych osób, będzie mógł się przynajmniej w jakiejś części utożsamić i pokaże to, że bez względu na nasze okoliczności życia, bez względu na to, gdzie się znaleźliśmy, jakie mamy trudności czy problemy, dla Pana Boga nie ma czegoś takiego, żeby powiedział, to dla mnie jest zbyt trudne, to jest niemożliwe, to jest dla Ciebie przeszkoda. To są wtedy tylko wymówki. Słuchajcie, zacznijmy od 2 Tymoteusza. Otwórzmy proszę. Pierwszy rozdział. Ja wiem, że to było czytane akurat w zeszłym tygodniu, ale sporo naszych młodych nie było, bo uciekli do wioski, ucieczki zwanej Zawiszynem. Bardzo się cieszymy, że mieliście dobry czas, że mogliście też tam przysłowie trwać, ale chciałbym, żebyśmy sobie to też przypomnieli, bo to jest naprawdę ważna rzecz i wiem, że często też o to pytacie. 2 Tymoteusza, 1 rozdział od 3. Dziękuję za Ciebie Bogu, któremu służę czystym sumieniem, tak jak moi przodkowie, gdy w moich modlitwach nieustannie dniem i nocą o Tobie wspominam. Pragnę Cię zobaczyć, nie mogę zapomnieć Twoich łez. Tęsknię więc za radością spotkania z Tobą. Wciąż pamiętam Twą nieobłudną wiarę, zadomowiła się najpierw w Twojej babce Lois oraz w Twojej matce Eunice, a jestem pewien, że również w Tobie. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Tymoteusz był już mężczyzną oczywiście, ale jeszcze cały czas bardzo młodym. I tu bardzo ciekawą rzecz pokazuje. Miał babcię, miał mamę i one miały bardzo ważną rolę w jego życiu. Zrobiły coś, co pozwoliło, że on poznał Słowo Boże. Zobaczcie, z tego opisu nie mamy wymienionego kogo? Ojca nie mamy. Kogo jeszcze nie mamy? Dziadka nie mamy. Nie znamy historii tej rodziny, powiedzmy całej tej historii. Nie wiemy do końca, czy ojca zabrakło, czy dziadka zabrakło, czy byli po prostu niewierzący. Ale wiemy jedno. Była wierząca babcia, była wierząca mama. I wiemy, że Tymoteusz od kiedy słyszał Słowo Boże? Od dziecka. Tak? Otwórzmy 3 rozdział. Wiersze od 14 do 17.
trzeci rozdział, też drugi Tymoteusza, od 14 wiersza. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Widzicie? On od dziecka miał nie tylko mówione o Panu Bogu, ale miał też czytane. Bo wiara z czego się bierze? Ze słuchania. Ale czego słuchania? Ale żeby słyszeć Słowo Boże, to co? No to ktoś musi, albo my musimy je czytać. Tak? Zobaczcie, wbrew pozorom potrzebny jest dźwięk. Zobaczcie, Pan Bóg dał nam uszy i dał nam usta. Czy to jest pomyłka? I wybrał taką, nie inną drogę, żeby człowiek mógł usłyszeć i żeby zadomowiła się w nim wiara. Dlatego zobaczcie, ważną rzeczą jest, żeby rodzice, dziadkowie czytali Słowo Boże z dziećmi. A dzieci, młodzież, to dużo też od was zależy, czy wy chcecie tego słuchać. Wiecie, to nie o to chodzi, żeby ojciec was wziął na siłę i powiedział, teraz jest godzina z Biblią, siadajcie, będziemy czytali. No i wysiadacie, a myśli wszędzie. Tata skończył, o czym było? Nie wiem. Jeżeli zdacie sobie sprawę, że to, co tu apostoł Paweł mówi, od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że tylko odpowiedzialność jest po jednej części, czyli po stronie rodziców, dziadków, rodziny, zboru. Ale tak samo, a nawet w większym stopniu jest po waszej stronie. Jeżeli nie uwierzycie, że to słowo jest prawdą i to słowo, ta prawda może obdarzyć was zbawieniem Jezusa, wierząc w Jezusa Chrystusa, to będzie tylko religia. Zadaniem rodziców jest nauczyć dzieci tego, co jest potrzebne, czytania słowa, ale to od was zależy, czy wy też w tym będziecie czynnie i chętnie brali udział. Zobaczcie, Tymoteusz został zbawiony przez to, że widział tą wiarę u babci i mamy i miał od dziecka słuchane. Mało tego, to spowodowało, że apostoł Paweł mógł go wziąć do tego, żeby dalej mógł służyć Bogu. I robił Pan Bóg przez niego wielkie rzeczy. Był jednym z nielicznych, najlepszych współpracowników apostoła Pawła, chociaż nie miał łatwo. Wiemy, że w połowie był Żydem, a w połowie Grekiem, czyli poganinem. Dla Żydów uznawany był, bo z tego co pamiętam, matka była Żydówką, a to było najważniejsze dla Żydów, żeby matka była Żydówką, ale w każdym razie dla nich był mieszańcem. Ale Panu Bogu to przeszkodziło? Nie. Apostołowi Pawłowi to przeszkodziło? Nie patrzmy na nasze pochodzenie. Nie patrzmy na to, z jakiej rodziny się wywodzimy. Nie jest to wytłumaczenie i nie jest to powód, żeby nie pójść za Bogiem. Chociaż, kochani, to jest bardzo ważne, żeby rodzice, bo na nich jest największa odpowiedzialność, nie mówili tylko Panu Bogu, a żeby ich życie od poniedziałku do soboty było zaprzeczeniem tego. Powiem wam, nie ma gorszej rzeczy niż obłuda. I kiedy dziecko widzi was w niedzielę, ładnie ubranych, uśmiechniętych, a może wychodzących tutaj, mówiącym o Panu Bogu, a w tygodniu widzi całkowite zaprzeczenie, to nie możecie mocniej tego dziecka zranić. Nie możecie mocniej zranić. Jeżeli widzi, że dla waszego życia wszystko jest najważniejsze albo ważniejsze, a Pan Bóg jest na ostatnim miejscu, a tylko w niedzielę trzeba rano wstać i tu przyjechać, no to macie wielki problem. Ale nawet jeśli tak jest, nie możecie się tym tłumaczyć. Bo Pan Bóg do każdego mówi indywidualnie. I On pomimo różnych trudnych sytuacji i mimo takich rodzinnych czasami problemów i zawirowań chce was uratować i chce wam zrobić inne całkowicie życie niż widzieliście u rodziców. Jeżeli tak jest. Jak czytacie historię królów hebrajskich, to tam ciekawa rzecz. Zobaczcie, potrafił być bardzo dobry ojciec, który był świetnym przykładem, żył z Bogiem, a dziecko jakie było?
całkowicie zaprzeczenie tego. A były sytuacje, kiedy rodzice byli totalnym zaprzeczeniem, a dziecko jakie było? Wpatrzone w Boga i szukające Go i żyjące z Bogiem. I powiem wam, tak jak Biblia pokazuje, że wszystko zostało zapisane po to, żebyśmy mogli się z tego uczyć, to i po to te są historie. Ktoś powie, co to za historie? Czyli rodzic żyje z Bogiem, ale nie potrafił tego przekazać? Tak by było, gdyby chodziło o religię. Ale tu nie chodzi o religię, tu chodzi o życie z Bogiem, o prawdziwą, żywą wiarę. Dla mnie to jest zachęta. Nie ma znaczenia, jak żyli moi rodzice. To może mi pomóc, albo przeszkodzić, utrudnić, ale nigdy nie może być ostatecznym powodem, żebym nie poszedł za Bogiem. Albo co gorsza, wytłumaczeniem. Uwierzcie mi, jak staniecie przed Bogiem, to nie będzie miało żadnej siły argumentu. Żadnej. Dlatego ważne, rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, pokazujcie swoim życiem na Boga. Starajcie się też to słowo, które jest prawdą i które darzy życiem, przekazywać swoim kochanym, dzieciom, wnukom, siostrzeńcom, bratankom i tak dalej. Ale wy, młodzi, też podchodźcie do tego poważnie. To może zmienić całe wasze życie, to może was uratować. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boga. Jeżeli szukacie wiary, ratunku gdzie indziej, nie znajdziecie jej. Już nie będę czytał, ale w Marka w 10 rozdziale, wiersze 13-16 jest właśnie ta sytuacja, od której zaczęliśmy, kiedy uczniowie chcieli pomóc tak bardzo Panu Jezusowi i kazali zabrać dzieci. Chcieli rodziców z dziećmi wyprosić. Nigdy tego nie czyńmy. Pamiętajmy, co powiedział Pan Jezus. Oczywiście rodzice powinni starać się, żeby wychowywać swoje dzieci, uczyć, też żeby były w stanie się skupić na słuchaniu, żeby też nie przeszkadzało na ile to możliwe innym. Ale musimy też uwzględnić to, że dziecko jak ma 2, 3, 4 czy 5 lat, nam czasami, słuchajcie, po 2 godzinach siedzenia jest ciężko się skupić, wysiedzieć, kursujemy tu i tam, ale kiedy robi to samo dziecko, tylko wyraża trochę to głośniej, no to jest to dla nas wielką przeszkodą. Jesteśmy poruszeni. Pokażmy coś innego, pokażmy miłość. Pokażmy zrozumienie, współczucie, miłosierdzie. Pamiętacie, miłosierdzia chce, a nie ofiar. No co tu, ofiarę szczerze składamy, a nie szczerze posądzamy dzieci? Nie tędy droga. Drugi to do Tymoteusza, drugi rozdział, 22 wiersz. Już jako młodzi, jako dzieci, tak samo jak dorośli, musicie i my też musimy dokonywać wyborów, ale żeby dokonywać wyborów, musimy znać Słowo Boże. To o tym rozmawialiśmy. Zobaczcie, co Paweł mówi do Tymoteusza, do młodzieńca. Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana. Jeżeli myślicie, że tylko dlatego, że pochodzicie z rodzin ludzi wierzących, czy że jesteście nawróceni, to żądze znikną, jakieś ciągoty, pragnienia, to niestety muszę was zmartwić, bo nawet apostoł Paweł pokazuje Tymoteuszowi, tak nie będzie. Ale co mamy robić? Mamy ich unikać. Pamiętacie, co Józef zrobił? Kiedy żona Potyfara tam bardzo go zachęcała do tego, żeby zgrzeszył? A mnie tłumaczył przez 3 godziny, tak? Później usiedli, rozmawiali. Tak było? Uciekł stamtąd po prostu. Słuchajcie, bo był, zdawał sobie sprawę, że też jest facetem. Jak posiedzi z nią dłużej, to oni czym już więcej nie będą rozmawiali. Nie wstydził się tego, żeby po prostu odejść z miejsca, gdzie jest dla niego zagrożenie. I my nieraz po prostu musimy tą taką bardzo prostolinijną drogę wybrać i od pewnych rzeczy po prostu uciekać. Jeżeli wiesz, że z czymś masz problem, coś cię kusi, coś co powoduje, że zamiast myśleć o Bogu, myślisz o tym albo robisz złe rzeczy, unikaj tego, ale zobaczcie, w życiu człowieka nie może być pustka. Pamiętacie, nawet Pan Jezus ostrzegał przed tymi, którzy słuchali Jego słowa, po części to uznawali, oczyszczali się, tak? Serce robiło się czyste, ale jakie? Puste.
Tam nie było właściciela. Tam właścicielem nie zostawał Chrystus. I co się działo? To całe zło, które z nich wychodziło, wędrowało, wędrowało i w pewnym momencie co? Wracamy, zobaczymy, jak to teraz wygląda sytuacja. Tak jak my czasami się wyprowadzimy z jakiegoś domu i wracamy z ciekawości zobaczyć, jak ten teren, jak teren wygląda teraz, tak? Czy dużo się zmieniło, czy ci sami ludzie tam mieszkają. I oni przychodzą i patrzą, no ładnie, czysto, schludnie i pusto, otwarte. I co się działo? Wracał ten demon do człowieka? No, nie sam. Brał kolegów i razem tam już się bawili. Słuchajcie, to nie jest żart, to nie jest opowiastka. Jeżeli potraktujesz Pana Boga tylko jako odkurzacz, który ci wyczyści to, co chce, żebyś fajnie wyglądał jako człowiek, ale nie pozwolisz, żeby on był twoim panem, żeby on kierował twoim życiem, to nie dziw się, że później będą takie konsekwencje. Ja nieraz widziałem ludzi, którzy przez jakiś czas fajnie się trzymali, robili pewne pozory, a później ich życie stawało się gorsze niż wtedy, kiedy zaczynali przygodę z poznawaniem Boga. Słuchajcie, gdyby nie było to ważne, to Pan Jezus przed tym nie ostrzegał. To nie są naprawdę żarty i musimy zdawać sobie sprawę, że od pewnych rzeczy musimy uciekać. I zobaczcie, co to apostoł Paweł mówi. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana. Dąż do wspólnoty z tymi, którzy są dziećmi Bożymi. Uciekaj od tego, gdzie jest grzech. Uciekaj od sytuacji, które sprowadzą cię do tego. Szukaj ludzi, którzy będą ci pokazywali, jak żyć z Bogiem, jak postępować. Słuchajcie, co znaczy dąż? To jest samoistna rzecz? To jest pragnienie. To jest chęć. To jest szukanie. Za to odpowiedzialny jest człowiek. To samo, albo przynajmniej bardzo podobną rzecz, otwórzmy Kaznodzieje Salomona. Jedenasty rozdział. Pisze kaznodzieja, no tak jak wiemy, prawdopodobnie był to Salomon, ale to już nie ma znaczenia, jak on się nazywał. Ważne, co tu jest napisane. 11 rozdział i od 9 wiersza. Ciesz się, młody człowieku, w czasie swej młodości, korzystaj z radości serca, póki ona trwa. Idź dokąd wzywa cię serce lub dokąd wiodą oczy, wiedz jednak, że za to wszystko Bóg cię wezwie na sąd. Nie skupiaj uwagi na troskach, pokonuj słabości ciała, bo młodość też w swym rozkwicie jest marnością. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszą. Gdzie indziej jest napisane, które mi się nie podobają. Młodość ma pewne tak zwane przywileje, tak to często tłumaczymy. Człowiek młody uczy się pewne rzeczy bada, sprawdza, jeszcze nie wie o pewnych rzeczach. I w młodości też jest wiele problemów. My często zapomnieliśmy, kiedy byliśmy w wieku nastoletnim, jak często drobne, niewielkie rzeczy dla tych młodych ludzi są ogromnym problemem. I często popełniamy wielki błąd, ujmując im i mówiąc, a to taka błahostka, człowieku, ja żebym poznał moje problemy, to wtedy byś zobaczył. Czym ty się przejmujesz? I ci młodzi co zrobią, kiedy coś takiego usłyszą? Drugi raz do was nie przyjmą. Ale gdzieś będą musieli uzyskać odpowiedź. Gdzie pójdą? Do kolegi, do koleżanki, do kogoś, kto ich chętnie wysłucha. A uwierzcie mi, na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo chętnie ich wysłuchają. I dadzą im wiele świetnych rad. Nie mówię, że mądrych i dobrych. Świetnych, dobrze brzmiących. Naszą rolą jest być takim jak Chrystus. Święty, sprawiedliwy, uciekający od ludzi. Tak? Taki był? Przejmujący się, co o mnie powiedzą. No nie, tu nie pójdę, no. Tą imprezę tam mają, to tak nie bardzo, nie? Zobaczcie, gdyby dzisiaj Chrystus tu przyszedł i powiedział, żył w naszych czasach i powiedział, że wczoraj był właśnie
na takim spotkaniu, gdzie tam, nie wiem, metalowcy się spotkali, czy jacyś raperzy i tam z nimi rozmawiał o Bogu, to każdy by powiedział, no drogi bracie, chyba musimy porozmawiać. No nie do końca tak to powinno się odbywać. Zobaczcie, on się nie przejmował, ale nigdy nie stawał się taki jak ci ludzie. Szedł z Bożym przesłaniem. To też nie może być dla nas wytłumaczenie, ja idę ewangelizować ludzi, czyli robię to, co oni. To jest kłamstwo i diabeł też to chce wykorzystać. Ale mamy być tymi, którzy są gotowi wysłuchać i powiedzieć Bożą prawdę. Tak samo, kiedy przychodzi do ciebie syn, córka i powie ci coś, czego wcale nie chcesz usłyszeć. No bo my byśmy chcieli, mamy takie wyobrażenie, że nasze dzieci powinny być święte, grzeczne, zawsze tylko się uczące, chcące dobrych rzeczy. To jest normalne, rodzic by tak chciał, bo to oznacza, że nie ma kłopotów, nie ma problemów. A co jak dziecko ci przyjdzie i powie coś, co nie chcesz usłyszeć? Uciekniesz od problemu? Nie, nie, to niemożliwe, to nie moje dziecko. Nie, nie, synku, to na pewno nie ty, on źle ich zrozumiałeś. Nie, ty tak naprawdę tego nie chcesz, tylko tak mówisz, żeby mnie zdenerwować. Czy jesteś gotowy, gotowa na to, żeby zawsze przyjąć swoje dziecko i wysłuchać każdego jego problemu? Żeby razem z nim się z tym zmierzyć? Czy odepniesz go, mówiąc jakiś slogan? Albo powiesz, nie przeszkadzaj mi? A później, za parę miesięcy, za rok, za dwa, będziesz nad tym płakał. I będziesz chciał nadrobić pewne lata, a będzie za późno. Ja powiem wam jedną rzecz, Pan Bóg dał mi poznać i mam nadzieję, że nigdy o tym nie zapomnę. Relacje z dziećmi buduje się już od małego. To nie jest tak, że ja prześpię 10 lat mojego życia, czy życia mojego dziecka. Jak on już będzie nastolatkiem, to ty powiem, tata, jest gotowy, zapraszam, jesteś już rozsądny, możemy rozmawiać. Siadaj, to jest krzesło i mów mi wszystko teraz, jak jest. To już jest za późno. Znaczy, na szczęście dla Boga nigdy nie jest za późno, żebyście mnie źle nie zrozumieli. On naprawdę okazuje niejednokrotnie łaskę. I niejednokrotnie potrafi z czegoś, gdzie narobiliśmy bigosu, bałaganu, wyprowadzić, jeżeli jesteśmy szczerzy, jeżeli w nim szukamy pomocy, jeżeli w nim szukamy rozwiązania. Ale sami niejednokrotnie doprowadzamy do takiej sytuacji. Nie mając czasu dla dzieci, nie słuchając ich, no bo to są takie dziecięce rzeczy. Ja sam się na tym czasami łapię, przychodzą do mnie synowie i mówią, tata, wiesz, tutaj się bawiliśmy w coś tam. A ja mówię, chłopie, wiesz, ja mam rzeczy na głowie, a ty wiesz, mi mówi o swoich zabawach? Ale tak, ja dzisiaj chcę go wysłuchać odnośnie tych zabaw. Żeby wiedział, że jak będzie starszy i będzie chciał rozmawiać o innych rzeczach, to tata zawsze go wysłucha. Nieważne, z czym przychodzi. Żeby wiedział, że ma miłość i akceptację. Nie grzechu, ale jego jako osoby. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo ważne. Zobaczcie, jaka jest zachęta dla młodych. Często mówimy, i to nie tylko dorośli mają, młodzi też. Jak będę miał 15, jak będę miał 18, 20 lat, jak pójdę na studia, jak skończę studia, wtedy zajmę się Bogiem, wtedy się Nim zainteresuję. I marnujemy lata, wprowadzamy siebie w kłopoty i później coraz trudniej, nam z tego wyjść i coraz trudniej nam przyjść do Boga. Jest napisane, pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszne. Zapytajcie swoich rodziców, mam nadzieję, że szczerze ci odpowiedzą, jak to jest dzisiaj? Czy dzisiaj mają tak dużo czasu, jak myśleli, gdy byli w waszym wieku? Czy mają tak dużo sił, jak myśleli, że będą mieli, kiedy byli w waszym wieku? I czy tak łatwo im się zająć tymi tematami, o których myśleli, że wtedy się, że właśnie zajmą się, jak będą teraz w obecnym wieku? Ja już mogę powiedzieć, że wcale tak nie jest, że to jest jedno wielkie oszustwo. Masz coraz mniej czasu, bo więcej rzeczy, masz coraz mniej sił, coraz mniej energii, coraz mniej chęci, jest coraz trudniej. Ale to jest jedno wielkie kłamstwo, które jest zawsze powtarzane dla każdego. Jutro. Jutro albo jakiś termin, wpisz sobie jaki chcesz, który znasz, który lubisz powtarzać. Ja zawsze się śmieję, to zawsze widać, jak ludzie mówią, że będą coś zmieniali w swoim życiu. Cokolwiek, nie wiem, odchudzanie, zacznę sport uprawiać, cokolwiek. O takich mówię prostych rzeczach. Zapytajcie, od kiedy zacznę. Ja rzadko kiedy słyszałem, że ktoś mówił, dzisiaj zaczynam. Bo my lubimy. Stworzymy plan, kupimy sobie sprzęt,
i to jutro następuje nigdy. Ja powiem wam, jak kiedyś zaplanowałem, że zacznę biegać, kupiłem sobie strój, plany miałem i zacząłem biegać, nie chcę skłamać, ale podejrzewam, że po 8-10 latach. Na szczęście strój był jeszcze dobry. Ale to pokazuje, jaki jest człowiek, jak często oszukuje sam siebie i własne serce. A diabeł będzie mówił: jutro. Nie śpiesz się, poczekaj. Jutro jest czas. Zobacz, ile przed tobą. Skończyłeś 18 lat. Imprezy się zaczynają. Dziewczyny. Masz już prawo jazdy, masz samochód. Możesz w końcu się pokazać na mieście. Po to tyle czekałeś, żeby to stracić? Powiesz o Bogu, powiedzą, że głupiec jesteś. Że zwariowałeś. No to tyle pracowałeś na tą dobrą opinię i teraz ją stracić? A Pan Bóg mówi: zaufaj mi, a zobaczysz. Zobaczysz, co jest prawdą. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze powiedzieli sobie o czterech postaciach w Biblii. Mam nadzieję, że rodzice są blisko dzieci, bo będę miał kilka pytań. Taki mały konkurs bez nagród. Słuchajcie, pamiętacie takiego małego chłopca, który bardzo szybko trafił do świątyni. Zaczął bardzo szybko służyć Bogu i miał bardzo specyficznego, trudnego nauczyciela. Samuel. Dobra. A kto pamięta, jak się nazywali jego rodzice? O dzieci chodzi. Dorośli mogą podpowiadać. Pamiętacie, jak się nazywali rodzice Samuela? A, Krzysiu, to jednak wieczne dziecko. Anna i jak? Mój syn. No? A wejdź. Powiedz właśnie. No to tata może, jak syn wie to. Zachariasz. Nie. Elkana. Słuchajcie, problem Anny pewnie wszyscy znamy. Bardzo pragnęła mieć dzieci, dzieci nie miała. Miała konkurentkę, bo wtedy wiemy, że czasami mieli po dwie i więcej żon. I ta druga kobieta miała dzieci sporo, nie miała z tym problemu. A ona miała i dobrze, i źle. Bo mąż kochał ją bardzo, bardzo, bardzo dużo więcej niż tą drugą, ale nie mogła mieć dzieci. Ale miała bardzo dobrą myśl, bo przedstawiła to swojemu mężowi. Coś zaczęli kombinować, jak to rozwiązać, tak? Poszła do Boga, do świątyni i wylała całe serce. Nie przejmowała się tym, co ludzie o niej pomyślą. Nie myślała o tym, jak Pan Bóg to rozwiąże. Zobaczcie, ciekawe, ten zbór, do którego chodziła, nazwijmy tą świątynię, to tam mieli takiego fajnego przełożonego, takiego pastora. Heli się nazywał. On był wzorem i przykładem, jak służyć Bogu. Także jak zobaczył ją modlącą się, to co powiedział? O, ty pijana, to uciekaj stąd. Co ty tu robisz przed Bogiem? No bo widział często swoich synów, którzy mieli z tym problem. Może i on miał z tym problem. No więc osądził ją tak, jak widział to w swoim życiu. I ona co powiedziała? Złapała się za głowę, z krzykiem wybiegła i na tym się skończyła historia. Nie, zobaczył, ona bardzo szczerze powiedziała: modlę się przed Bogiem, wylewam całe swoje serce, swój problem. I powiedziała o tym problemie, a on, przypuszczam, że nie wiedział nawet, co mówi. A no to jak tak, to idź, a spełni ci się. No bo co miał, głupio mu się zrobiło. Nie trafił. A zobaczcie, a ona co zrobiła? Uwierzyła temu, co powiedział. Zobaczcie, jeżeli nawet żyjecie w społeczności, gdzie są problemy, gdzie wasi kochani bracia nie są idealni, tak jak sobie marzycie, to też nie jest wyjaśnienie i wytłumaczenie tego, żeby przyjść do Boga. Bo Pan Bóg chce, żebyś do Niego przyszedł i żebyś Jemu powiedział o swoich problemach. I nie patrzył na innych, co inni powiedzą, bo to nie ma znaczenia. I zobaczcie, stało jej się tak przez to, bo uwierzyła. Pamiętacie, Pan Jezus to często powtarzał? Do ludzi, których uzdrawiał, pomagał im? Co im mówił? Wiara twoja to uczyniła. Ważne, komu i w co wierzymy. Wierzyli, że Jezus Chrystus jest w stanie to zrobić. Wiara w Niego powodowała to, że to się działo lub nie. Znaczy, zawsze tak, jeżeli nie wierzyli, to się nie działo. Ale otwórzmy na chwileczkę, ja chcę krótki fragment. 1 Samuela, 1 rozdział. Bo tu też jest dosyć ważna lekcja.
Pierwsza Samuela, pierwszy rozdział, wiersz 26. Tak jak powiedziałem, Pan Bóg spełnił jej pragnienie, ale ona tam, prosząc Pana Boga, coś mu obiecała. Pamiętacie, co mu obiecała? Że kiedy otrzyma tego syna, to odda go na służbę komu? Do świątyni Panu Bogu. I to jest bardzo dziwna rzecz. To było dziecko wyczekiwane, którego bardzo pragnęła, ale zobaczcie, postanowiła oddać. Jak często obiecywaliście coś Bogu, ale później tego nie spełnialiście. I gwarantuję wam, że ona mogłaby znaleźć 1000 wymówek. No byłam wtedy, moje hormony tak działały, jak działały, no i powiedziałam coś, co w ogóle nie wiedziałam, co mówię. A moje emocje były, byłam zachwiana wtedy emocjonalnie, nie wiedziałam, co mówię. Ale jak takie małe dziecko oddać takiemu Heliemu? I wiele innych mogłaby, tak? Ale ona, zobaczcie, co zrobiła. 26 wiersz. Anna powiedziała, pozwól, że przemówię, panie, mówi do Heliego. Na twoje życie, mój panie, ja jestem kobietą, która stała tutaj przed tobą i modliła się do pana. Modliłam się o tego chłopca. Pan ziścił moje pragnienie, którego spełnienia od niego oczekiwałam. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą pana. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym dla pana, a potem pokłonili się tam panu. I teraz z drugiego rozdziału 11-16. Potem Elkana wrócił do swojego domu w Ramie, a chłopiec służył panu przy kapłanie Heli. I teraz to jest ważne, słuchajmy. Synowie Helego byli ludźmi niegodziwymi. Nie znali oni pana. Oto jak ci kapłani traktowali tych wszystkich, którzy przychodzili, aby złożyć ofiarę. Na przykład, gdy gotowano mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnym widelcem w ręku, wtykał narzędzie do kadzi, do misy, do kotła lub garnka i wszystko, co widelcem wydobył, zanosił kapłanowi. Tak ci kapłani czynili całemu Izraelowi, wszystkim, którzy przychodzili tam do Shilo. Również zanim spalono tłuszcz, przychodził sługa kapłana i domagał się od składającego ofiarę. Daj tu mięso na pieczeń dla kapłana, bo nie weźmie od ciebie mięsa gotowanego. Chcę tylko surowe. A jeśli ofiarujący powiedział, niech najpierw spalą tłuszcz, a potem bierz, co chcesz, to sługa odpowiadał, nie tak, daj to teraz, bo jeśli nie, to zabiorę ci to siłą. Grzech tych młodych kapłanów stał się w oczach pana bardzo poważny, ponieważ przez nich ludzie lekceważyli składanie ofiar panu. I od 22. Heli w tym czasie bardzo się zestarzał. Dotarło przy tym do niego, co jego synowie wyczyniali w Izraelu. Wiedział też o tym, że sypiali oni z kobietami, które według ustalonego porządku służyły u wejścia do namiotu spotkania. Upominał ich. Dlaczego dopuszczacie się tych niegodziwości, o których słyszę od całego ludu? Nie, moi synowie, niedobrą to wieść rozpowszechnia, jak słyszę lud pana. Jeśli zgrzeszy człowiek przeciw człowiekowi, to ma rzecznika, Boga. Lecz jeśli człowiek zgrzeszy przeciw panu, to kto się za nim stawi? Ale synowie nie słuchali głosu ojca, ponieważ pan postanowił ich zgładzić. Tymczasem chłopiec Samuel wciąż rósł, był miły panu i lubiany przez ludzi. Pamiętacie, był jeszcze jeden chłopiec, który był miły Bogu i lubiany przez ludzi. Pan Jezus. Zobaczcie, o nim czytamy te same słowa. Czyli tak, Anna przyprowadza swojego syna, spełnia obietnicę, zostawia ją z Heli. Odważna matka, naprawdę. Zobaczcie, jak ona wierzyła Bogu. Przecież wszyscy słyszeli, co tam się w tej rodzinie dzieje. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje w świątyni. Ale ona tak zaufała Bogu, że oddała swojego syna na tą służbę. To jest jedna bardzo ciekawa rzecz i postawa. Druga, widzimy Heliego. Jego synowie, jest napisane o nich, że co? Nie znali pana. Kim oni byli? Kapłanami. Jak kapłan może nie znać pana? Powiedzcie mi. No nie. On zna na pewno pana. Wiecie, w czym jest różnica? Można wiedzieć coś o Bogu i można znać Boga. Pamiętacie, co Job powiedział? Znałem cię wcześniej tylko ze słyszenia, a teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Teraz widzę, kim naprawdę jesteś. I oni znali Boga ze słyszenia. Tata ich nauczył, co trzeba robić, jak trzeba robić.
jak postępować. Ale zobaczcie, kiedy oni nie widzieli w jego życiu prawdziwej relacji z Bogiem, wiary z Bogiem, to potraktowali to tak jak trzeba, czyli jako co? Jako religię, jako pracę. Uważali, że co? Chyba Boga nie ma, no bo jeżeli robili takie rzeczy, tak jak tu czytaliśmy, czyli łamali wszystkie prawa, które były dane przez Boga dla kapłanów, robili obrzydliwości, że sypiali z kobietami, które służyły. I cały lud o tym mówił, a tatuś co robił? Oj, 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 synowie. A synowie co? Nie słuchali swojego ojca. Kiedy on zaczął ich upominać? Jak byli dorosłymi ludźmi. Gdzie wcześniej był ten ojciec? Gdzie pokazał swoim życiem, swoją wiarę im Boga? A nawet wiadomo, że rodzice nie mogą odpowiadać za dzieci, kiedy już są dorosłe. Ale będąc najwyższym kapłanem, jakie miał zadanie? Wbrew temu, co ich łączyło, wbrew miłości, co powinien zrobić? Usunąć ich z tego urzędu. Usunąć ich z tego urzędu. I jeżeli twoja miłość do dziecka jest większa niż do Boga, to masz wielki problem. Pamiętacie, co Chrystus mówił? I do dzieci, i do dorosłych? Jeżeli bardziej miłujesz ojca, matkę, dziecko, siostrę, brata, niż mnie, nie jesteś mnie godzien. Nigdy mąż, żona czy dzieci nie mogą być ważniejsze niż Słowo Boże, niż Pan Bóg. Jeżeli widzimy grzech w życiu naszych najbliższych, to nie jest złośliwość z naszej strony, kiedy ich upominamy. To nie jest nasza niechęć, tylko to jest wielki trud miłości, żeby upomnieć, a jak trzeba, to nawet odsunąć od pewnych rzeczy. Gwarantuję wam, że uratowałby tych chłopaków. Bo później wiemy, że mąż Boży przyszedł, upominał go dalej, nic się nie zmieniło i w końcu Pan Bóg objawił to komu? Małemu chłopcu. Wyobrażacie sobie, jak czuł się ten kapłan, najwyższy kapłan, i Pan Bóg nie jemu się objawił, tylko przeszedł do sługi. Samuel wtedy był tylko sługą. Pomagał mu się ubrać, posprzątać, wiecie, proste prace. I jemu Pan Bóg objawił wolę dla ich życia. Czy ona się wypełniła? Wypełniła się w 100%. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tutaj ktoś powie, no tak, Pan Bóg założył, że oni umrą. Tak, bo byli nieposłuszni. I dwa, niestety Pan Bóg wiedział, że mimo napomnień nie będą pokutowali ani on, ani ojciec. Ani oni, ani ojciec. Wiecie, czasami mówimy, że Pan Bóg wydaje wyrok i wtedy nie ma innej opcji. Niejednokrotnie w Biblii Pan Bóg pokazywał, że kiedy upominał ludzi i oni pokutowali, to co? Wybaczał. I kto o tym wiedział między innymi? Jonasz. Dlatego nie chciał iść do Niniwy. Bo mówił, ja wiedziałem, że tak będzie. Wiecie, on znał Boga. Wiedział, że jest miłosierny i litościwy. Czy tu by się nie zlitował nad nimi? Gdyby porzucili grzech, wyznali i żyli według tego, jak Pan Bóg mówi? Uważam, że tak by było. Ale Pan Bóg wiedział niestety, co z nimi będzie. Nauczka dla nas, wnioski. Pewne rzeczy, to co mówiłem, trzeba robić już od dziecka. A kiedy nasi najbliżsi są dorosłymi i nie słuchają dalej głosu Słowa Bożego, nie słuchają Pana Boga, to musimy mimo miłości upominać ich dla ich dobra. A kiedy mamy takie sytuacje, że powiedzmy w zborze zdarza się, na przykład tu siedzi mój ojciec, ale gwarantuję wam, że gdybym ja żył w grzechu, to byłby prawdopodobnie pierwszą osobą, która przyszła i by mi o tym powiedziała. I wierzę, że jakby było trzeba, to by zrobiła wszystko, żebym na przykład tu nigdy nie wychodził. Ja bym zrobił to samo. Mimo, że go bardzo kocham. Ale Pan Bóg musi być ważniejszy. Relacje rodzinne nie mogą nigdy wpływać na społeczność, bo to jest nasza odpowiedzialność. To jest bardzo ważne. Druga osoba, Salomon. Już nie będziemy czytali. Kto był ojcem i matką, pamiętacie? Kto pamięta?
No, słuchajcie, tam stare konie siedzą. Chłopaki. Salomon. Pamiętacie, ojcem ktoś był? No to powiedzcie właśnie. Dawid. Dawid chyba trzeba. Pamiętamy historię. Dziecko po trudnej relacji rodziców, tak to nazwijmy. A ciekawa rzecz, że zobaczcie, Pan Bóg to pobłogosławił, z niego zrobił króla. I tu też dla nas duża lekcja. Jako młody król, Pan Bóg go nawiedza, widząc jego szczere serce i pyta, co ci potrzeba, czego chcesz ode mnie. No i co on powiedział? Żeby na Facebooku mieć najwięcej znajomych. Na TikToku też tam wygrywać z innymi. Tak? Mieć Ferrari czerwone. Tego pragnął? Nie, zobaczcie, poprosił o co? O mądre serce, żeby umieć mądrze prowadzić kogo? Naród Boży, Izrael. Zobaczcie, ciekawa rzecz. On powiedział, jestem młody i jak ja mam sobie z tym poradzić? To jest wielkie błogosławieństwo, kiedy mamy pokorę. I to myślę, że nie tylko powinno dotyczyć Salomona, ale każdego z nas. Nikt z nas nie jest na tyle mądry, na tyle rozważny, nie ma tyle doświadczenia, żeby mógł powiedzieć, ja teraz sobie z każdym zadaniem, które Pan Bóg daje, czy to w zborze, czy w domu, czy z rodziną, to ja sobie z tym poradzę, bo jestem mocny. Nasza moc okazuje się wtedy, kiedy mamy świadomość, że tylko z Bogiem jesteśmy w stanie to zrobić. I Salomon tą mądrość miał, bo widział ją u kogo? U Dawida, swojego ojca. O Dawidzie można dużo powiedzieć złego, ale ma to, co Pan Bóg chciał. Czyste, szczere serce. I nigdy nie miał problemu z tym, kiedy Pan Bóg mu pokazał, że zgrzeszył, żeby co? Pokutować. Nigdy. Mimo, że był królem, obciach totalny, bo wszyscy to, co on robił, widzieli, ale jemu na tym nie zależało, bo chciał mieć relację ze swoim Bogiem. I Salomon myślę, że to widział i dlatego tak zaczął. Druga nauka dla nas, nieważne jak wystartujesz. Znaczy jest ważne, ale to nie daje ci żadnej gwarancji, jak skończysz, jeżeli nie będziesz trzymał się Boga. Kiedy przychodzi pycha, kiedy zaczynamy wierzyć w siebie, to jak się kończy? W najlepszym wypadku ogromnymi problemami. W najlepszym wypadku. I Salomon co? Kiedy jego moc, chwała wśród ludzi, których żył, rosła, potęga, to co? Zaczął robić to, na co miał ochotę. Miał bardzo miłujące serce. Szczególnie kobiety. Wszystkie kobiety. Ile tam by widział, to wszystkie bardzo kochał. I Pan Bóg, pamiętacie, co jak ostrzegał Izraela? Nie będziesz sobie brał kobiet z innych narodów. I dlaczego? Bo Pan Bóg coś miał przeciwko innym narodom? Był rasistą? O to chodzi? Bo one pociągną cię do swoich bożków. A ciekawa rzecz, kiedy Pan Bóg znowu mówi o ludach, które się dołączały do Izraela, to mówił, jeżeli będziecie przestrzegali tego, co mówię i miłowali mnie, to będziecie traktowani tak samo jak Izrael. Już wtedy dla Pana Boga nie miało to znaczenie, miało znaczenie, jakie jest serce. I czy człowiek jest posłuszny, czy nie. I jak się skończyło z Salomonem? Nawrócił te wszystkie swoje żony, stworzył dużą, ładną, taką wesołą społeczność i wszyscy wielbili Boga. I żyli długo i szczęśliwie, tak? Jest napisane, że zaczął robić te wszystkie obrzydliwości, co do których Pan Bóg ostrzegał. Zaczął stawiać im świątynki, zaczął sam chadzać. Ale szczególnie, słuchajcie, to też ostrzeżenie dla nas, że kiedy był starszy, kiedy się zestarzał, to co? To poszedł za tym na maksa. To jest ciekawe, zobaczcie, teoretycznie nam się wydaje, kiedy już żyjemy za Bogiem kilkadziesiąt lat, mamy kilkadziesiąt lat, już przeszliśmy dużo, jesteśmy tacy mądrzy, to jesteśmy bezpieczni. Wielkie oszustwo, wielkie zagrożenie. Tym bardziej jesteśmy zagrożeni, kiedy zapomnimy o Bogu. Można przypuszczać, kiedy czytamy to, co pozostawił po sobie Salomon, że na końcu pokutował, ale to są tylko nasze przypuszczenia. Jeśli nawet pokutował, chwała Bogu, ale te całe życie, które toczył, w jaki sposób i do czego doprowadził Izraela, to niestety rzutowało na innych. Pamiętajcie, że to, co się dzieje z naszym życiem,
nie jest obojętne na innych i dla innych. Często słyszymy, ale to moja sprawa. To moje życie. A co inni mają do tego? W społeczności nie ma czegoś takiego, że to moje życie i co reszta ma do tego. Bo jeżeli jest napisane, że każdy wydaje jakąś woń, jakiś zapach, to wyobraźcie sobie, że tu będzie jedna osoba, która będzie nie myta od paru miesięcy. Ciekawy jestem, czy powiecie, że wam to jest obojętne. Gwarantuję wam, żebyście bardzo szybko się rozsiedli, poprosili o przerwy, o wietrzenie i jakieś inne rzeczy. Nie moglibyście wytrzymać. I tak ma się to w przełożeniu na nasze życie duchowe. Ostatnia osoba, o której chciałbym powiedzieć, to był Daniel. Uwielbiam księgę Daniela, uwielbiam jego historię. Wcześniejsi bohaterowie mieli rodziców. Daniel, kto był jego ojcem i matką? Nie wiemy. Co się z nim stało? Został porwany. Wiemy jedynie, że pochodził z jakiej rodziny? Książęcej. Tak, bo jest napisane, że Babilończycy wybierali osoby wysokiego rodu. I to też, słuchajcie, to był dopiero casting. Tak jak dzisiaj są te różne programy, gdzie się wybiera ludzi ładnych, mądrych, coś tam umiejących, to oni tam to wszystko połączyli w jedno. I musiał być tak, wysokiego rodu, musiał być ładnej postawy, musiał być mądry, bystry, szybko się uczący i na tyle silny, żeby co? Służyć Nebukadnesarowi. No i Daniel, jak wiemy, z przyjaciółmi znalazł się w tej grupie, został wywieziony do Babilonu. I co tam się dzieje? Sam, bez rodziców, daleko, oderwany od Boga, zaczął żyć tak jak oni. I dzięki temu dużo się nauczył, osiągnął wielki sukces. Tak? Zobaczcie, że już jako młody chłopiec tragiczna sytuacja. Rodzice albo zostali prawdopodobnie zabici, albo stali się niewolnikami. Jest bez rodziców. W kraju, gdzie rządzi okrutny król. Myślę, że można to porównać do czasów, jak był Hitler. Każda decyzja, zresztą czytamy o tym w późniejszych historiach, opowiadających o Nebukadnesarze, kiedy ktoś mu się nie spodobał, to co? Do pieca, zabić. Wiecie, on nie miał w ogóle żadnych problemów. Człowiek dla niego to było nic. On był najważniejszy. I w tych całych okolicznościach, co on postanowił razem ze swoimi przyjaciółmi? Podobać się Bogu. Akurat to się odbyło, w ten sposób było widoczne, że kiedy dostawali udział, przydział swój odnośnie żywności ze stołu królewskiego, to wiecie, to nie jest tak, że król coś tam jadł i jemu tam wpadły rarytasy. To były rzeczy poświęcone komu? Bożkom. I on wiedział, jako młody chłopiec wiedział tylko tyle. Pan Bóg się na to nie godzi i mi pewnych rzeczy nie można jeść. To już nie chodziło, co on wybrał, tylko dlaczego to zrobił. Zrobił to tylko dlatego, że chciał podobać się Bogu. I ktoś by powiedział, no ale wiesz, sytuacja była wyjątkowa. Trudna. Najważniejsze jest przetrwanie. Jak już przeżyjemy, wrócimy do Izraela, to go odbudujemy. Młodzi są potrzebni. Często tak się słyszy. On na to nie patrzył. I zobaczcie, jak czytamy jego historię, w wielu momentach, mimo młodego wieku, pokazywał swoją wiarę w Boga i wielką odwagę. Ogromną odwagę i jego przyjaciele. I to też jest zachęta, że dzisiaj możesz powiedzieć, żyję w XXI wieku, co ja mogę? Czasy są jakie są problemy, trudności. Tu COVID, tu jacyś uchodźcy, tu nie wiadomo co za chwilę będzie, a może wojna. Słuchajcie, jechałem teraz do zboru. Cała grupa samochodów wojskowych podejrzewam jechała na granicę z Białorusią. Wiadomo co będzie? Nie wiemy. Wiecie, jak są tacy przywódcy, którzy w każdej chwili też szukają tylko możliwości, żeby cokolwiek zrobić, jakiś zamęt, nie wiemy co będzie. Świat taki jest i Chrystus nas ostrzega, tak się będzie działo, ale wy macie się nie bać. I tam Daniela niejednokrotnie, jak miał powiedzmy spotkanie z aniołami, były objawiane mu pewne rzeczy, to tam jest ciekawa rzecz, często był powtarzany. Nie bój się, bądź mężny, albo bądź bardzo mężny. Pan Bóg wie i zdaje sobie sprawę, w jakich żyjemy czasach i jakie są zagrożenia. I wie, że nie możemy się bać i do tego, kogo potrzebujemy? Siebie, tak? Samorozwoju.
siłowni, sprzętu, pieniędzy, organizacji dobrej, tak? Tego potrzebujemy? Zaufania Bogu. Jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. I dla was, dzieci, młodzieży, też jest możliwość, żebyście dzisiaj, w tych czasach, też byli takimi Danielami i też odważnie stali i mówili o Bogu i pokazywali swoim życiem dla swoich rówieśników, że jest nadzieja, jest szansa i można żyć inaczej. I ratunek też jest dla wszystkich. Za tydzień zaczynamy normalne już spotkania dla młodzieży. Dla młodzieży dzisiaj mam pierwsze spotkanie. Dla dzieci. Natomiast mam serdeczną prośbę. Pamiętajcie proszę, ci młodzi właśnie uczestnicy tych spotkań i opiekunowie, rodzice. Pamiętajcie, że tylko razem możecie iść w stronę Boga i każdy z was siebie potrzebuje. Rodzice, dzieci was potrzebują. Dzieci. Rodzice, zatkajcie na chwilę uszy. Rodzice was też potrzebują. Czasem waszej zachęty. Czasem, żebyście powiedzieli, tata, nie robisz takiego maksymalnego obciachu. Jest nieźle. Naprawdę, rodzina to jest relacja bogobojna. I jeżeli szukacie idealnej rodziny, to jej nie znajdziecie. To wam od razu powiem. Ale patrząc na Boga, możecie zobaczyć, do czego możemy dążyć. Zobaczcie, że Pan Bóg jest w stanie wybaczyć człowiekowi. Jeśli co, zrozumie błąd, przyjdzie i o tym powie. Mamo, tato, bądź gotowa wybaczyć swoim dzieciom. Dzieci, bądźcie gotowi wybaczyć swoim rodzicom. Powiem wam tak, kiedy się zastanawiałem, ja oczywiście rzadko popełniam błędy, ale mi się zdarza, żartuję oczywiście, zdarza mi się popełnić błąd. Kiedy moje dzieci były takie małe, chociaż nie są już bardzo już jakieś tam dorosłe, ale już są starsze, zastanawiałem się, co zrobić. Bo wiecie, dziecku można pewne rzeczy fajnie dookoła 5 razy opowiedzieć, tak żeby powiedzieć mu, że się popełnił błąd, ale żeby on nie wiedział, że człowiek popełnił błąd. Wiecie, my to potrafimy. I zastanawiałem się, no bo jak powiem im, że popełniłem błąd, a jeszcze jak poproszę o wybaczenie, no to mój autorytet, no nie, no pójdzie na dno, no to jak ja będę dalej budował? Ale Chrystus pokazał mi jedną rzecz. On tego chce. Chce, żeby dziecko w nas widziało też człowieka. Ale takiego, który nie tylko popełnia błędy, ale potrafi przyjść i przeprosić. I powiem wam ciekawa rzecz. Kiedy w końcu się przełamałem i zrobiłem to i przeprosiłem moje dzieci, to powiem wam, nic tak nie buduje relacji. Mało tego, mój autorytet w ich oczach nie zmalał, tylko jeszcze potrafił powiedzieć, tata, nie przejmuj się. Naprawdę jest dobrze. A z drugiej strony widziałem w nich radość i dumę, że ich tata też potrafił przyznać się do błędu i przeprosić. I myślę, że możemy dużo o Bogu opowiadać, ale kiedy naszym życiem, naszym postępowaniem nie pokażemy tego, to oni nigdy tego nie zobaczą. Modlę się za to, mam nadzieję, że wy też będziecie się modlili, żeby nasze dzieci, nasza młodzież widziała w nas ludzi. Ale ludzi, którzy nie tylko, że upadają, popełniają błędy, ale kochają Boga, potrafią przyjść do Niego, przyznać się do błędu i tak kochają te właśnie dzieciaki, tą młodzież, że są w stanie dla nich dużo zrobić i właśnie po to też często się męczą, po co? Żeby oni też mieli tą możliwość, którą kiedyś my mieliśmy. Ja zawsze im powtarzam, mam nadzieję, że w końcu to załapią, że ja czekam, kiedy oni będą to samo robili dla moich dzieci, jak Pan Bóg da dla kolejnych dzieci, może moich wnuków. I tak to powinno wyglądać. I wierzę, że taki jest plan, który Pan Bóg ma. Ale to od nas zależy, czy przyjmiemy ten plan i czy będziemy jego częścią, czy Pan Bóg będzie musiał powołać kogoś innego do tego. Oby tak nie było, bo przypomnijcie sobie to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, o woli Bożej. Amen. Amen.